dzisiaj, kochani, pokażę Wam przepis na pyszne, prawdziwe, czekoladowe lody z miętową nutką. Do zrobienia lodów czekoladowo-miętowych zainspirowała mnie jedna z moich widzek, Beatka, która wspomniała o mięcie o smaku czekoladowym. Jeszcze mi się nie udało takiej mięty kupić, ale lody o tym właśnie smaku musiałam zrobić. Ja już uciekam rozkoszować się tym pysznym smakiem, a Was zapraszam na filmik, abyście mogli zobaczyć, jakie robię. A więc tak, moje składniki do przygotowania lodów to 250 ml pełnotłustego mleka, pół litra śmietanki kremówki 30-36%. Tu mam takie spore dwie garści mięty. Wyszło mi tak mniej więcej 50 gramów. Możecie dodać jej więcej, nawet do 100 gramów. Ilość mięty zależy tak od tego, jak intensywny smak mięty chcecie, żeby był, więc spokojnie ilość mięty możecie regulować. Potrzebne będą również żółtka. Tutaj mam 5 żółtek. Szczypta soli. Potrzebować będziemy 200 gramów mlecznej lub ciemnej czekolady oraz cukier do smaku. Ja użyję tak 1/3 szklanki cukru. W garnuszku zagotuję mleko. Wraz ze śmietaną kremówką oraz szczyptą soli. Kiedy mleko ze śmietaną już się zagotuje, ściągam je z grzania i dodaję do niego posiekane listki mięty. Zamieszam, a następnie odstawiam do wystudzenia. Kiedy mleko już trochę przestygnie i przejdzie smakiem mięty, przecedzam miętę przez sitko. Następnie odcedzone mleko przelewam z powrotem do garnka i ponownie zagotuję. Czekoladę posiekam na drobne kawałki. Kiedy mleko ponownie się zagotuje, ściągam je z grzania i dodam do niego pokrojoną czekoladę, którą rozpuszczę w gorącym mleku i śmietanie. Żółtka ucieram z cukrem na puszystą masę. Kiedy żółtka ubiją się na puch, dodaję do nich teraz gorące mleko, ciągle miksując. Miskę z moją mieszanką na lody postawiłam teraz na garnku z gorącą wodą i na takiej kąpieli wodnej będę ją teraz podgrzewać, cały czas mieszając, do momentu, aż moja masa zacznie gęstnieć. Kiedy masa zrobi się już gęstsza, należy ją schłodzić. Możecie to zrobić naturalnie, zostawiając miskę w zimnym miejscu lub za pomocą maszynki do robienia lodów. Ja właśnie z takiej maszynki dzisiaj skorzystam. Kiedy lody już się schłodzą, przelewam je do pojemnika, który mogę włożyć do zamrażarki. Pojemnik zamykam, a następnie włożę go do zamrażarki na kilka godzin, a najlepiej na noc. I po kilku godzinach w zamrażarce lody są gotowe.
moje były w zamrażarce całą noc. Teraz stawię na chwilę do lodówki, po to, aby troszeczkę się rozmroziły, były trochę bardziej miękkie i łatwiejsze do nakładania. Przypominają mi bardzo lody, które jadłam w dzieciństwie. Takie prawdziwe, pyszne lody z lodziarni. I tak oto, kochani, moje lody są gotowe. Są naprawdę pyszne. Ja już przy nakładaniu spróbowałam. I są rewelacyjne i w konsystencji, i smaku. Uwierzcie mi, że lody zrobione z użyciem świeżej mięty smakują zupełnie inaczej niż te sklepowe. Są niezwykle orzeźwiające w smaku. Polecam Wam je bardzo. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas. Za wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!